W tym filmie zajmiemy się obliczaniem granic funkcji trygonometrycznych. Pierwszy przykład będzie taki. Powiedzmy, że chcemy liczyć granicę przy x dążącym do pi z funkcji sinus od x. No to zastanówmy się, ile to może być. Funkcja sinus to jest funkcja, która jest określona na całej prostej rzeczywistej. Jej dziedziną jest cały zbiór liczb rzeczywistych, co oznacza, że mogą liczyć wartość sinusa dla dowolnego x'a. Dla dowolnego argumentu. W dodatku jest to funkcja ciągła, czyli granica funkcji w dowolnym punkcie będzie równa wartości funkcji w tym punkcie. W szczególności granicą funkcji sinus przy x dążącym do pi będzie po prostu wartość tej funkcji w x równym pi, czyli to będzie po prostu sinus pi, dlatego że ta funkcja jest ciągła i określona na całej prostej rzeczywistej, w szczególności w otoczeniu x równego pi. No a sinus pi to jest po prostu 0, czyli ta granica jest po prostu równa 0. Zastanówmy się teraz nad drugim przykładem. Powiedzmy, że chcę obliczyć granicę przy x dążącym do pi czwartych z funkcji cosinus x. To ile to może być? Zachęcam Cię, wciśnij pauzę i spróbuj się samodzielnie zastanowić nad tym przykładem. No, funkcja cosinus, podobnie jak funkcja sinus, jest ciągła na całej prostej rzeczywistej. Po pierwsze, jej dziedziną jest cała prosta rzeczywista, po drugie, ta funkcja jest ciągła. Czyli dla dowolnego x mogę obliczyć jej wartość i granica funkcji w tym punkcie będzie równa wartości funkcji w tym punkcie. Czyli to będzie po prostu cosinus od pi czwartych. A cosinus pi czwartych, no to należy znać wartości kosinusa i sinusa i innych funkcji trygonometrycznych dla tych szczególnych kątów typu pi drugich, pi czwartych, pi szóstych i tak dalej. Kosinus pi czwartych to jest pierwiastek z 2 przez 2 oczywiście. Każdy to wie. No więc możemy sobie tutaj te rozważania uogólnić teraz. Czyli jak mamy w dowolnym punkcie granicę, czyli przy x dążącym do dowolnej liczby a, granicę sinusa, funkcji sinus od x, to jest po prostu sinus od a, wartość sinusa w tym punkcie a. I to jest dla dowolnego a, dlatego że sinus jest określony na całej prostej rzeczywistej i jest ciągły. Podobnie jest z kosinusem i z tego tutaj właśnie skorzystaliśmy, z tych własności, które teraz tutaj piszę, że jak obliczę granicę kosinusa przy x dążącym do dowolnej liczby a, to będzie po prostu kosinus a. To oznacza, że te funkcje są ciągłe i określone na całej prostej rzeczywistej. No dobra. No a teraz zajmijmy się czymś ciekawszym. Czyli weźmy taką funkcję, która nie jest określona na całej prostej rzeczywistej, której dziedziną nie jest cały zbiór liczb rzeczywistych. No i taką funkcją jest tangens. Spróbujmy teraz obliczyć granicę przy x dążącym do pi z funkcji tangens od x. No to możemy skorzystać z tego, że tangens to jest iloraz sinusa i kosinusa, czyli to będzie to samo, co granica przy x dążącym do pi ilorazu sinus x podzielone przez kosinus x. No a wiemy, do czego dąży sinus, do czego dąży kosinus w pi. Sinus pi to jest 0, kosinus pi to jest 1, czyli mogę obliczyć tę granicę, po prostu wstawiając wartości za sinusa i kosinusa, czyli to będzie sinus pi podzielone przez kosinus pi. Jak powiedziałem, sinus pi to jest 0, kosinus pi to jest 1, czyli ta granica jest równa 0. Nie było tutaj żadnego problemu, dlatego że w mianowniku mieliśmy liczbę różną od 0. Gdybyśmy mieli na przykład w mianowniku 0, tak? Gdybyśmy liczyli na przykład granicę w jakimś innym punkcie, nie w pi, tylko w pi drugi, to wtedy kosinus by był 0 i by był problem. Ale tutaj nie ma żadnego problemu i ta granica po prostu jest równa 0. No dobra, no to obliczmy teraz taką granicę. Granica przy x dążącym do pi drugich, powiedzmy, z funkcji tangens. To jest właśnie to, o czym mówiłem, że może się pojawić problem. Czyli to jest granica przy x dążącym do pi drugich z ilorazu, czyli sinus x podzielone przez kosinus x. No i teraz właśnie jest ten problem, o którym mówiłem, że w pi drugich kosinus jest równy 0. Czyli tutaj mamy taki problem, ja to napiszę w cudzysłowie, bo to jest takie wyrażenie nieokreślone. Wyrażenie typu 1 przez 0. Mamy licznik, który dąży do jedynki i mianownik, który dąży do 0. Więc to jest taka nieokreślona operacja. Nie można liczyć, ile to jest 1 przez 0. I tutaj, jak mamy taką sytuację, że w liczniku mamy coś różnego od zera, w mianowniku coś, co dąży do zera, no to taka granica po prostu w ścisłym sensie nie istnieje. Ta granica nie istnieje. Granica nie istnieje. No i zauważmy, że to jest właśnie taki punkt pi drugich, w którym tangens jest nieokreślony. Jak ktoś zna wykres tangensa, to wie, że dla x równego pi drugich tangens ma asymptotę. Z jednej strony dąży do plus nieskończoności, z drugiej do minus nieskończoności, ale po prostu taka obustronna granica w tym punkcie w x równym pi drugich nie istnieje. No to na zakończenie obliczmy sobie jeszcze jedną granicę. I to będzie taki przykład. Granica przy x dążącym do pi z funkcji kotangens x. No i zobaczmy, ile to będzie. No to będzie granica przy x dążącym do pi, znowu z ilorazu, ale teraz odwrotnego, bo teraz mamy kosinus x przez sinus x, bo to jest kotangens. No i znowu widzimy, że jest ten sam problem, dlatego że sinus pi to jest 0, czyli to jest znowu taki przypadek, że mamy 1 przez 0, bo kosinus pi to jest 1, więc mamy znowu przykład, że granica nie istnieje. I to znowu jest taki punkt, który nie należy do dziedziny kotangensa. No jak ktoś zna wykres kotangensa, no to wie, że tutaj jest asymptota. Z jednej strony ten wykres nam ucieka do dołu, z drugiej do góry. Więc tutaj mamy taką nauczkę, że jeżeli liczymy granicę funkcji trygonometrycznej w takim punkcie, który nie należy do jej dziedziny, to trzeba zachować ostrożność, bo tam może się okazać, że granica funkcji w takim punkcie może nie istnieć. W każdym innym punkcie, czyli tak, tam gdzie mamy punkt, który należy do dziedziny i funkcja jest ciągła w otoczeniu tego punktu, to tam granica istnieje, jest równa po prostu wartości funkcji. Ale w tych punktach, gdzie funkcja jest nieokreślona, trzeba uważać, bo tam granica może nie istnieć, tak jak tutaj w tych dwóch przykładach.